Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak kopiować przedmioty w Minecrafcie 1.16, czyli netherowym update'cie, więc jeśli chcecie to zobaczyć, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i friendly komentarz też możecie napisać, a ja Wam pokazuję, jak to zrobić, jak skopiować. Będziemy potrzebować takiego małego piglina, niestety to działa tylko w netherze i z takim małym piglinem, ja go sobie zrespiłem, Wy musicie niestety takiego znaleźć. I jak to działa? Rzucamy mu przykładowo diament, złapie diament i musimy go uderzyć dwa razy, raz i dwa. I teraz gdy rzucimy mu złoto i on będzie się na nie je zbierze, musimy uderzyć go trzeci raz, żeby zginął. Więc rzucamy mu złoto. I jak widzicie, mamy dwa diamenty i jedno złoto. Spróbujmy zrobić to jeszcze raz. Potrzebujemy małego piglina. Musi on odejść, żeby nie dostał po prostu od obuchu. Raz, dwa, trzy. Wpadł ten piglin. Więc spójrzcie, ile mamy diamentów. Mamy dwa diamenty. Rzucamy mu diaksa. Złapał diamencik. Raz. O, nie mogę go trafić. Dwa. Dostał dwa hity. Teraz będziemy rzucać mu złoto. Chwila, 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 chwila prawdy. Rzucamy mu złoto. Gdy je weźmie, uderzamy go ostatni raz. I jak widzicie, mamy trzy diamenty, więc sposób działa, więc jeśli chcecie go używacie na serwerach, używacie go na survivalu, działa w 100%, możecie sprawdzić sami. Ja Wam dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Na razie, cześć!